Historia biegu tumskiego w Płocku sięga lat 80. Wtedy nazywał się bieg szlakami płockiej starówki. Miał troszeczkę inną trasę niż teraz. Bardziej obejmowała Zalew Sobótkę i w ogóle Wiślane Wybrzeże. Potem 6 lat bez przerwy. Potem mała przerwa, względy polityczne, finansowe. Nie wiem, za młody wtedy byłem. I po 6 latach przerwy, nieprzerwanie już do 2011 roku, różnymi trasami, zawsze ze startem i metą na Starym Rynku. Trasa Starówka, Wybrzeże, Wiślane, Zalew Sobótka, pięknie, malowniczo położone to wszystko między Wiślaną Skarpą a samą Wisłą. Także dla samych walorów estetycznych warto tą trasą się przebiec. W tym roku mamy zgłoszonych ponad 650 szkół, osób ze szkół. No i bieg otwarty. Wczoraj ta lista sięgała 150 nazwisk. Mamy też po raz pierwszy w historii, 20-letniej historii, pomiar elektroniczny. Jest to, jak zresztą widać, pomiar za pomocą chipów. Każde dziecko, każdy zawodnik, każdy uczestnik biegu jest oznakowany chipem, który został przymocowany do numeru startowego. I pomiar w tej chwili bardzo profesjonalny, bardzo dokładny. Kolejna innowacja to bieg Krasnala, bieg dla dzieci do lat 4 na dystansie około 100 metrów. Tutaj nie mamy już pomiaru elektronicznego, nie mamy tutaj także zwycięzców i przegranych. Każdy uczestnik tego biegu otrzyma od nas niespodziankę, upominek. Jest to forma promocji biegania, aktywnego spędzania wolnego czasu już wśród tych najmłodszych. Czy jest pomysł na rozwój biegu tumskiego, czy może zrobić z tego imprezę ogólnopolską, być może międzynarodowy jakiś bieg? Taki był zamysł i to jest główny powód, dla którego zdecydowaliśmy się na bieg Open, w kategorii Open na 10 km. Dlatego atest trasy, żeby w pewnym sensie podnieść jej ranking. Druga rzecz to to, że pomiar chipowy, czyli też w jakimś stopniu jesteśmy odbierani bardziej profesjonalnie. Druga rzecz jest taka, że w czasie prac zespołu, który przygotowywał tą nową odsłonę biegu tumskiego, powstała też wizja nowych imprez biegowych w Płocku. Także myślę, że bieg tumski będzie takim pionierem całej serii imprez biegowych, masowych. Mam nadzieję, że na skalę ogólnokrajową. Wszystkich obecnych i tych przyszłych biegaczy, którzy chcieliby w Płocku pokazać się, pobiegać razem z nami, zapraszam na kolejne edycje, kolejne odsłony biegu tumskiego oraz wspomnianych kolejnych nowych imprez sportowych w Płocku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za rok. Kończył się bieg Krasnali. Najmłodsi uczestnicy dzisiejszego biegu tumskiego biegli na dystansie 100 metrów. Hubert jest nieoficjalnym zwycięzcą tego biegu. Powiedz, Hubert, jak się biegło? Dobrze. A ile masz lat? 7. A powiedz, już biegałeś kiedyś w jakichś biegach? Startowałeś? Nie. To był twój pierwszy bieg i jak się czułeś? Dobrze. A zmęczyłeś się bardzo? Nie, nie. A powiedz, będziesz dalej startował i biegał? Tak. Możemy Cię kiedyś spodziewać się i oglądać Cię na bieżniach i będziesz sportowcem najlepszym w Polsce? Tak. I powiedz, czy w przyszłym roku też zobaczymy Cię na biegu tumskim, w biegu Krasnali? Nie wiem. Nie wiesz, ale pewnie byś chciał, tak? To pozdrów teraz wszystkich widzów. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję Ci bardzo i gratulujemy. Rozmawiamy z Anią Giżyńską, zwycięzczynią biegu Open na biegu tumskim. Aniu, powiedz nam swoje wrażenia z trasy. Trasa bardzo ładna. Nawet słoneczko wyszło nam w czasie biegu, także było bardzo przyjemnie, malowniczo, wokół Sobótki nad Wisłą. Troszeczkę ciężki podbieg na koniec, ale do pokonania. 10 km na biegu tumskim to jest zupełna nowość. Co sądzisz o tej zmianie w tym biegu? No myślę, że dobrze dla takich biegaczy doświadczonych, którzy dużo biegają. Tutaj mamy taką grupę TKKF Płock czy inne. Natomiast żeby zachęcić ludzi, którzy jeszcze nie biegają, a warto by było, żeby może zaczęli, może im się spodoba, bo to jest naprawdę fajny sport dla wszystkich, to wydaje mi się, że troszeczkę za długa trasa i też zbyt wymagająca ze względu na ten pobieg. Który raz w swojej karierze sportowej startujesz w biegu tumskim? Ojej, nie wiem dokładnie, ale to będzie coś między 6 a 8 razy. Zawsze wygrywałaś? O tak się układało, że jak startowałam, to wygrywałam, jak nie startowałam, to albo nie mogłam, albo miałam jakąś kontuzję, więc tak się układało, że tak. Czy mogłabyś powiedzieć podczankom, co zrobić, żeby mieć taką formę dobrą? No,
ruszać się przede wszystkim. To nie musi być bieganie, to mogą być inne formy sportu. Można zacząć od marszu biegu na przykład, czyli troszeczkę biegamy, z 2 minuty, z 5 minut idziemy i tak kilka razy. Ważne jest, żeby coś robić, bo wtedy naprawdę człowiek czuje się dobrze, jest taka energia do życia. Jak 3 dni nie pobiegam, to jestem zupełnie dętka i nie mam siły nic robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam. Są ze mną młodzi adepci lekkiej atletyki. Są to uczniowie szkoły podstawowej nr 6. Dziewczynki, wy dzisiaj biegałyście w biegu tumskim. Powiedzcie, na jakim dystansie biegałyście? 1200. A powiedzcie, który raz startowałyście już w tym biegu? Pierwszy. A jest ktoś, kto już biegał wcześniej w tym biegu? Nie. A powiedzcie swoje wrażenia z trasy. Fajnie się biegło? Tak. Chyba troszkę pogoda taka nieładna. No, padało. Nie przeszkadzała pogoda dla was? Nie. Super, na krótki rękaw biegaliśmy. A dobra. Startowałyście po raz pierwszy, czy macie zamiar startować ich w przyszłym roku? Tak. Aż do 6 klasy. Tak? A trenujecie lekką atletykę? Tak. A jaki dystans najbardziej lubicie? Ja lubię skok w dal. A ty co lubisz? A ja lubię piłeczkę palantową. A ty co? Piłkę nożną. Biegać. Lubisz biegać? A na jakim dystansie lubisz biegać? Nie wiem. Kilometr. Ja na 300. A jaki masz czas na 300? O, ja wiem. Ja wiem, jaki mam. 25 sekund. Słuchajcie, czyli za rok widzimy się jeszcze raz na biegu tumskim, tak? To teraz pozdrówcie wszystkich widzów DRTV do kamery. Pozdrawiamy was!